z racji tego miałby pierwszeństwo przy mówieniu. Wydaje mi się, proszę Państwa, bo tak zawsze zaczynał Kazimierz Górski, wydaje mi się, że dzisiaj jest wielkie wydarzenie dla nas, wychowanków Kazimierza Górskiego. Szkoła dostała ma patrona. A patronem jest człowiek wyjątkowy. Wielki autorytet dla nas, wzorzec dla innych. Człowiek bardzo skromny, pogodny, życzliwy. Człowiek sukcesu. Nie ulega wątpliwości, bo przecież kiedy stanął na naszej drodze takich drobnych zawodników, on z nas zrobił drużynę, która bywała z najlepszym. W 1974 roku na Mistrzostwach Świata byliśmy bardzo blisko zdobycia nawet tego tytułu. Dane nam było być na olimpiadzie w 1972 roku, w 1976 zarobiliśmy również i srebrny medal, który przeszedł tak bardzo obojętnie. I drogi Tadeuszu, my masz tutaj trzech mistrzów olimpijskich i dwóch medalistów i srebrnych z olimpiady, zdobyców srebrnego medalu. W każdym razie, kochani, dokonania tego człowieka są wielkie i inspirują do refleksji, na pewno do naśladowań, ale znając pozycję dzisiejszej piłki nożnej, będzie to trudno osiągnąć. Myślę, że nazwa szkoły imienia Kazimierza Górskiego również zobowiązuje. I tutaj przesłanie do młodzieży. Kazimierz Górski zawsze nam wpajał, że nie należy się poddawać przy pierwszych trudnościach, że należy walczyć, że zwycięstwo i porażka jest treścią życia, że najważniejsze, największym zwycięstwem jest dać siebie wszystko, co najlepsze. Dlatego życzę Wam dużo dobrego, sukcesów sportowych, sukcesów wychowawczych. I zakończę słowami księdza biskupa. Wygrajcie swoje życie. Księże biskupie, szanowni Państwo, drodzy uczniowie, Leszek już tutaj bardzo dużo słów powiedział o Kazimierzu Górskim. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to jest ten człowiek, który nauczył nas zwyciężać. A to jest naprawdę najtrudniejsze w życiu. Zwyciężać w sytuacjach, w których wydawałoby się, że przeciwnika, który teoretycznie jest silniejszy, nie można pokonać. Nie, on prostymi słowami, kilkoma uwagami do nas stwarzał atmosferę, która powodowała to, że byliśmy zdolni do jeszcze więcej. Idźcie naszą drogą. Kochani, dzisiaj sztandar, który otrzymaliście, jest ze zdjęciem z postacią człowieka wielkiego. Myśmy się od niego bardzo dużo nauczyli i chcielibyśmy Wam przekazać drogę do sukcesu. Róbcie to tak, jak myśmy robili. Dziękuję. Dziękujemy